Środę 16 grudnia, witam Państwa, Artur Kisielewicz. Święta coraz bliżej, przypomną o tym dzisiejsze tematy. Zapraszam na magazyn miejski. Oto szczegóły dzisiejszego wydania. Dzień piernika. Świąteczny recital tańca. Mikołajki w bibliotece. Święta mogą obyć się bez śniegu, ale nie bez pierników, bo to właśnie ich zapach kojarzy się najbardziej z wyczekiwanym okresem w roku. Społeczność popularnego gastronomika zorganizowała w szkole Dzień Piernika. Pierniki różniące się między sobą kształtem, miękkością i dodatkami sprawiły, że rodzinna atmosfera Świąt Bożego Narodzenia zagościła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Konkursy zdobienia pierników na najładniejszą szopkę lub domek z piernika, a także kartkę świąteczną, a ponadto pokazy produkcji i wypieku ciasta piernikowego połączone z degustacją gotowych wyrobów. To tylko niektóre atrakcje czekające na odwiedzających szkołę w Dniu Piernika. Święta mogą obyć się bez śniegu, ale nie bez pierników, szczególnie tych z gastronomika zawierających sekret. Składnik. Przede wszystkim karmel, palony karmel i to, co nasza młodzież bardzo lubi, te wybuchy w trakcie, jak zalewamy wodą ten karmel. Rzeczywiście jest wtedy mnóstwo dymu, ale trzeba bardzo ostrożnie to rzeczywiście robić. Karmel, duża ilość korzeni i nie żadne paczuszki gotowych przypraw z piernika. Sami mielimy wszystkie przyprawy, czyli jest gałka muszkatołowa, jest imbir, są goździki, także te wszystkie przyprawy muszą być odpowiedniej ilości, proporcji, oczywiście dużo miodu, prawdziwego miodu. Kilkuset tancerzy wziął udział w świątecznym recitalu szkoły Raz, Dwa, Trzy, który 14 grudnia odbył się na deskach Teatru Miejskiego. Maluchy w czapkach świętego Mikołaja, zbuntowane pannice, świadome swych praw i obowiązków, scenicznych, miłośnicy łamania praw grawitacji i estradowi złodzieje uwagi publiczności. To bohaterowie świątecznego recitalu tanecznego, który odbył się na deskach Teatru Miejskiego. Było rozczulająco, zaskakująco i bardzo energetycznie. Podopieczni Moniki Cichockiej, sprawczyni tanecznego zamieszania na deskach teatru, zaprezentowali to, czego nauczyli się przez kończący się rok. Ten rok, jak każdy, niesie ze sobą nowe wyzwania, niesie grono nowych tancerzy, których mamy zaszczyt uczyć. Jest nas z roku na rok coraz więcej dzieci chce poznawać tajniki tego pięknego sportu, jakim jest taniec, co nas ogromnie cieszy. Jest to rok zmian w naszych życiach osobistych i też w życiach zawodowych, ale dajemy radę, pracujemy, tańczymy, zdobywamy coraz więcej nagród na terenie całej Polski. W świątecznym recitalu wzięło udział blisko 300 tancerzy. Najmłodszy wykonawca miał zaledwie 2,5 roku, najstarszy 20. Tancerze prezentowali się w różnych stylach tanecznych i wielu konfiguracjach, dbając o odpowiednią oprawę kostiumową. Specjalizujemy się w trzech stylach tanecznych, a mianowicie w tańcu estradowym, w tańcu hip-hop i w tańcu towarzyskim, a od niedawna do naszej rodziny należy również dancehall i breakdance. Najmłodsi inowrocławianie bawili się w Bibliotece Miejskiej podczas mikołajkowej imprezy, którą zorganizowały Wesołe Elfy. Wesołe Elfy, Krystian i Patryk z grupy T toruńskiego oddziału Fabryki Świętego Mikołaja odwiedziły Milusińskich z Inowrocławia, by bawić się z nimi na całego podczas imprezy mikołajkowej w Bibliotece Miejskiej przy ulicy Wilkońskiego 32. Wyścigi na koniach, wyginanie ciała w zumbie, krótka lekcja makareny, zawody sprawnościowe i poskramianie na czas dmuchanych gąsienic. To jest to, co dzieci w wieku od 3 do 7 lat lubią najbardziej. Sądząc po minach Milusińskich, zabawa była przednia. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku i mikołajkowych niespodzianek. No, w zasadzie w naszych konkursach biorą udział zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. To są różne zawody sportowe na szybkość, zwinność, także każdy dla siebie coś znajdzie. To już wszystkie informacje w magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za spotkanie. Do zobaczenia.
Wielkie piernikowe święto, zwane Dniem Piernika, odbyło się w popularnym gastronomiku. Szczególny dzień przywodzący na myśl święto Bożego Narodzenia był okazją nie tylko do zaprezentowania talentu uczniów, którzy bardzo starannie przygotowali się do Dnia Piernika, tworząc piernikowe chatki, ale także pozostałych specjalizacji inowrocławskiego gastronomika. Gimnazjaliści bardzo chętnie zasiadali w fotelu fryzjerskim, poddając swą głowę świątecznej metamorfozie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy carvingu, czyli rzeźbienia w owocach i warzywach. My sobie z kolei nie wyobrażamy piernika bez gastronomika. Po prostu nasza szkoła ma bardzo długoletnią tradycję, jeżeli chodzi o pieczenie pierników. Rzeczywiście wypiekamy te pierniki co roku i rzeczywiście w naszej szkole pięknie pachnie. Chcemy się dzielić tą radością również z innymi. Także drugi raz zapraszamy już gimnazjalistów do wspólnej zabawy. Myśląc o piernikach, przywołujemy na myśl też powiedzenie stare jak piernik, ale pierniki w gastronomiku chyba stare i twarde jednak nie są. No myślę, że nie. Na początku rzeczywiście po upieczeniu on jest lekko twardawy, ale w momencie, kiedy zostawiamy go, po prostu pakujemy, zostawiamy, pięknie nam po kilku dniach, po kilkudziesięciu dniach kruszeje. Po tego typu imprezach po mieście krąży taka bardzo pozytywna opinia, że pierniki z gastronomika są przepyszne. Czy macie jakąś tajną recepturę i czy chociaż jeden ze składników takich waszych wyjątkowych możecie zdradzić? No myślę, że możemy zdradzić i powiedzieć, że przede wszystkim karmel, palony karmel i to, co nasza młodzież bardzo lubi, te wybuchy w trakcie jak zalewamy wodą ten karmel. Rzeczywiście jest wtedy mnóstwo dymu, ale trzeba bardzo ostrożnie to rzeczywiście robić. Karmel, duża ilość korzeni i nie żadne paczuszki gotowych przypraw z piernika. Sami mielimy wszystkie przyprawy, czyli jest gałka muszkatołowa, jest imbir, są goździki, także te wszystkie przyprawy muszą być odpowiedniej ilości, proporcji, oczywiście dużo miodu, prawdziwego miodu. To, co zachwyca, to wasze piernikowe cuda, a tutaj kto w tej materii o to zadbał? Jeżeli chodzi o piernikowe cuda, to w tym roku zaprosiliśmy do współpracy panią Anetę Miklas z Jaszczółtowa. Uważam, że nieprzeciętna artystka, jeżeli chodzi o właśnie dekoracje pierników. Po prostu te jej pierniki są fantastyczne. My zaprosiliśmy ją do współpracy, żeby uczyła nas i naszą młodzież dekoracji. Także dobry, smaczny piernik robimy i jeszcze się uczymy się go teraz pięknie dekorować. Ale nie tylko piernikiem w grudniu gastronomik żyje, przygotowaliście mnóstwo innych atrakcji. Tak, rzeczywiście święta są takim momentem, kiedy można się zatrzymać i można wspólnie razem robić wiele wspaniałych rzeczy. I dlatego wspólnie z gimnazjalistami zaprosiliśmy ich do konkursu. Zaprosiliśmy do konkursu szopki czy domku z piernika. Zaprosiliśmy dzisiaj do konkursu zdobienia pierników. Również mamy konkurs na kartkę świąteczną dla osób, którzy plastycznie chcą się realizować. Do tego przygotowaliśmy również jeszcze zajęcia warsztatowe z stroików, również z wykorzystaniem carvingu, czyli sztuki rzeźby w owocach i warzywach. Także serdecznie też zapraszam. Choinka jest ubrana po prostu w bombki rzodkiewkowe. Myślę, że to takie nowum, muszę tu zaznaczyć. I rzeczywiście mamy też sporo jeszcze zajęć dla osób, które kochają śpiewać. Są kolędy po prostu w stylu karaoke. Dla osób, które chcą pomyśleć już o pięknej fryzurze i pięknym makijażu, również też malujemy, czeszemy dzisiaj. Nasz dział fryzjerski pięknie tutaj się też sprawił. Do tego jeszcze w naszej kuchni przełamaliśmy trochę tradycję, już nie piernik, ale zaproponowaliśmy również potrawy świąteczne. Bo rzeczywiście święta to przede wszystkim barszcz, przede wszystkim pierożek i pasztecik, z którego również słyniemy. Zapraszam do degustacji. W dniu piernika zapach świątecznych łakoci mieszał się z aromatycznym barszczem, pierożkami i pasztecikami, do których wykonania użyto 150 kg kapusty i 50 kg pieczarek. Chętnych do skosztowania bożonarodzeniowych specjałów nie brakowało. Dzisiaj przygotowaliśmy paszteciki, oczywiście z kapustą i grzybami, do tego pierogi z kapustą i grzybami oraz przepyszny barszcz. Co roku stawiacie sobie takie zadanie wykarmienia Inowrocławia. Nie brakuje tutaj gości, nie brakuje gimnazjalistów. Czy można szacunkowo określić, ile zużyliście produktów? W przybliżeniu dokładnie nie umiem tego stwierdzić, natomiast jesteśmy bardzo mile zadowoleni i zaskoczeni, że odwiedziło nas bardzo dużo młodzieży, prawie wszystkie szkoły gimnazjalne, było tego bardzo dużo. W każdym razie, jeśli wracając do tego pytania, ile, to jest w okolicach gdzieś 150 kg kapusty, 50 kg pieczarek,
No i mniej więcej to wszystko. Udało nam się ustalić wasz sekretny składnik, jeśli chodzi o piernik. A czy tutaj użyto jakiejś specjalnej receptury, która by wzmocniła smak? To znaczy, jeśli chodzi o paszczyciki, o pierogi, nie wydziwniamy tutaj, tak? Opieramy się tylko na dobrych, sprawdzonych z pewnego źródła produktach, czyli dobrych pieczarek, dobrych grzybów, podgrzybków, prawdziwków oraz dobrej kapusty. To dzisiaj w roli pomocników świętego Mikołaja? Dzisiaj tutaj mamy młodzież, która tutaj, jak widzimy, wykonuje różne potrawy. Są to klasy pierwsze, drugie, trzecie i zawodówki, i technikum. Jak sobie radzą z tymi zadaniami? Lepiej niż przy wielkanocnym wydaniu imprezy? Myślę, że porównywalnie, tak? Radzą sobie tu, jak radzili sobie przy wielkanocnym stole, tak samo tutaj przy wigilijno-piernikowym, że tak nazwę, ale radzą sobie wyśmienicie. Czy jest taka potrawa, którą możecie uznać za swoją specjalność? Tak, jest to tradycyjnie karp, który dzisiaj nie jest podawany, ale za parę dni będziemy robić różne cateringi i tam serwujemy karpia w naszym wydaniu, który jest przez konsumentów uważany za wyśmienity. Francuzi zajadają się pikantnym chlebem miodowym, w Szwajcarii królują lukrowane pierniczki, a w Polsce zajadamy się miodowo-karmelowo-cynamonowym smakołykiem, który przyprawia o zawrót głowy korzennym zapachem. Uczniowie gastronomika pod okiem pani Ewy Nowińskiej przygotowali setki takich świątecznych łakoci. Przede wszystkim surowce zgromadzone na sporządzenie ciasta piernikowego, czyli bardzo dobrej jakości mąka, tłuszcze, dodatek miodu, dodatek świeżych jaj, skomponowanych odpowiednio przypraw. To gwarantuje nam, że te pierniczki naprawdę są bardzo smaczne, bardzo kruchuteńkie i naprawdę od lat funkcjonują, od lat są u nas odpiekane i są u nas chętnie kupowane w dawnych latach, a w tej chwili na potrzeby promocji, na potrzeby młodzieży, to co mamy możliwość w pracowniach sporządzić. A jakiej grubości powinno być ciasto, ile czasu powinno spędzić w piecu, żebyśmy mogli być zachwyceni, być z efektów? Oj, to wszystko jest zależne od grubości pierniczka, więc jeśli ktoś bardzo lubi pierniczki grubsze, wtedy ciasto w piekarniku musi być tak około 10 minut. Jeśli cieniuteńkie, to tak 8-7 minut w piekarniczku w zupełności wystarcza. Są zwolennicy i cieniusieńkich, i są grubszych zwolennicy, także to jest rzecz gustu, upodobania. Uczniowie gastronomika podczas Dnia Piernika przygotowali pierniczki samodzielnie od podstaw, czy raczej pod pani bacznym okiem? Znaczy się, zawsze jest to pod naszym okiem, bo to musi być kontrolowane, musi być wychwycony proces tam sporządzania i karmelu, i dodatków w odpowiednich momentach to dozowane, ale młodzież już naprawdę potrafi, stara się, bardzo zainteresowani są i chętnie się angażują, naprawdę. Także młodzież dużo inwencji własnej wkłada. Oczywiście pieczenie pierniczków to pewien długotrwały proces, kilka etapów. Który z etapów najbardziej młodzieży się podoba? No, myślę, że ten końcowy, odpiekania, próbowania i wiadomo, bo wtedy jest zapach, wtedy jest efekt końcowy. To, co zawsze chyba wszystkich nas cieszy, bo efekt końcowy zawsze jest efektem tym, który oczekujemy. Ale proces też produkcji, proces wytwarzania, też są zainteresowani. Także, że jeśli prawdziwy fachowiec, ktoś, kto chce się naprawdę nauczyć, to wtedy te pierniczki są przez niego z chęcią produkowane, wytwarzane i z wielkim zainteresowaniem. Święta kojarzą nam się z zapachem pierników. Czy jest jakaś sekretna metoda, żeby ten zapach zachować na dłużej? Myślę, we własnym zakresie komponujemy zapach właśnie w domu, jeśli w domu, wszystkiego sporządzania własnoręcznie, gotowania barszczyku, sporządzania ciast, zapach maku, zapach sporządzania pierników, piernika lanego. Myślę, że to są i makowcy, to są typowe wyroby, które sporządzamy na święta Bożego Narodzenia.